Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Grand Game z kodem MMABNB 10% zniżki na grandgame.com. Witam wszystkich, Hubert Miśpiewski, Lexi, siema. Cześć. Oj, sorry, witam. Jak po konfie? Dobrze, fajnie, spokojnie. W sensie spodziewałam się, że będą mocniejsze pytania, a było w porządku. Mhm. Ty jesteś fajnym prowadzącym. Mhm. Dlatego, że były dzisiaj bardziej lightowe w twoim kierunku. No, bo trzeba chyba pokazać, że te friki jednak nie są takie złe, więc ogólnie chyba ta gala jest taka grzeczna, więc fajnie, cieszę się, że jestem na tej gali, a nie jakiejś, nie wiadomo jakiej. Znaczy wydaje mi się, że widzowie, którzy mają więcej IQ niż, nie wiem, 50, no to zrozumieją, o co chodzi i wiedzą, dlaczego też jesteśmy ładnie ubrani no i ogólnie... Nie, proszę spojrzeć na wszystkie kreacje wszystkich zawodników w garniturach, wszyscy tak. Ładnie, no. Lexi, pierwsze pytanie. Czy Cloud MMA się odbędzie? Wiesz co? Tak. Tak, odbędzie. Będzie. Tak. I czy ty będziesz dalej obecna w Cloudzie, czy już jest definitywny koniec? Wiesz co? Nie wiem, bo ja, tak jak mówiłam na scenie, lepiej się czuję w roli zawodnika niż włodarza, więc ja nie jestem pewna, ale Cloud na pewno sobie poradzi, wszystko dobrze, wszystko fajnie. Ogólnie nie wiem, czy wiesz, ja tutaj jestem dzięki temu, wiesz jak są wymiany... Wypożyczenia zawodników, no to ja dzisiaj tutaj jestem, bo my wypożyczyliśmy w zamian za Wojtka Gole, który będzie walczył z Gosią Magical. Wojtek Gole będzie walczył z Gosią Magical. Tak, dlatego ja tutaj dzisiaj mogę stać, aha, więc to dzięki Wojtkowi. To może ty byś zawalczyła, nie wiem, z Tomkiem Olejnikiem. Ogólnie nie chciałabym, dla mnie spoko. No, nie, on w sumie jest bardzo wysoki, ale no tak do tego doszło. Ostatnie pytanie z tego tematu. Nie żałujesz trochę, że podjęłaś się bycia włodarzem? Bo ja sam widziałam, że tobie to nie do końca pasowało. Te wypowiedzi też często no, nie były zbytnio trafione, tak jak ta fanka Dymów i Patologii. Ja widziałem, że ci to leży. Jest trochę ulga na sercu, że raczej już ta rola włodarza się od ciebie oddala? Tak. Tak, jest ulga. No, uważam, że to nie było moje miejsce i fajna przygoda, aczkolwiek nie zrobiłam tego drugi raz i lepiej się czuję w roli zawodnika. No dobra, dostałaś propozycję od fejmu, bałaś się troszkę wejść tutaj, no bo wiemy jak to było ostatnio, było mocno, były mocne wpisy też na temat fejmu i właśnie czy fejm też nie miał do ciebie żalu o te wpisy, które były na Insta Stories, czy sobie to wszystko przegadaliście już na spokojnie? Nie mieli żadnego żalu, ja z nimi rozmawiałam właśnie, ja dalej stoję przy tym, co ja powiedziałam, bo ludzie próbowali mi zarzucić hipokryzję, ja dalej stoję przy tym, co wtedy mówiłam, czyli było między nami spięcie, ja się tak czułam, ja tak uważałam, tak było, aczkolwiek usiedliśmy do stołu, porozmawialiśmy, doszliśmy do pewnych porozumień, pogodziliśmy się też, można powiedzieć, i dzisiaj ta sytuacja wygląda całkiem inaczej i właśnie dali mi dobrą propozycję walki, fajną przeciwniczkę, więc ja się zgodziłam. Właśnie, bo wy z Lizzie ogólnie, ja próbowałam znaleźć jakieś tam właśnie, nie wiem, połączenia itp., ale tego w ogóle nie ma. Prócz tego, że obie jesteśmy... No to ciężko. No tak, no. To jest w sumie tylko jedyne, co was łączy, no tak, nie? Tak, ja ogólnie się śmiałam, że może i tańczycie do TikToków. Tak, no, ale... To trochę mniej kontrowersyjnie. Tak, no. No Liza ogólnie ma trochę bardziej kontrowersyjne rzeczy, no, ale tak, no głównie łączy nas to, że jesteśmy kurczę. Nie uważasz, że Lizzie to nie jest dla ciebie zbyt wymagająca rywalka, bo po ostatniej wojnie ja się totalnie skreślałam z Martą Nikiewicz. Naprawdę, myślałam, że ona się przyjedzie po tobie jak walec, ale tam pokazałaś naprawdę jaja, jak nie jeden facet w tych freakfightach, którzy ich nie mają, to ty pokazałeś, że potrafi się bić i masz charakter. A Lizzie, no jednak te ostatnie trzy debiutantki, ta ostatnia walka też myślałam, że się zaprezentuje trochę lepiej. Nie podchodzisz trochę do tego jako takie easy money? Absolutnie nie. W ogóle na początku źle powiedziałeś, bo powiedziałeś, że czy traktuję Lizzie jako za mocną zawodniczkę. No przepraszam, ale tak, dobrze. Ale żeby widzowie tam nie pomieszali, żebym dobrze okay. Też to powiedziała. Nie uważam, że jest odstająca ode mnie. Na pewno odstaje od Marty Linkiewicz, to fakt, ale no ja nie równałam z Martą. Marta wygrała mocno, więc myślę, że ja i Lizzie, że to będzie fajna walka. Mhm. Dla mnie fajna, dla niej też spoko i ja naprawdę ekscytuję się tą walką. Jestem naprawdę ciekawa. Dlaczego tak mało robisz w sieci? Kiedyś byłaś
jedną z największych influencerek w naszym kraju, cały czas coś robiłaś, a teraz ja, jak robiłem sobie research przed tą konferencją, no to tak sobie pomyślałam, rozleniwiła nam się ta lekcja. Rozleniwiła to też, ale to od zawsze miałam z tym problem. Teraz jestem mniej leniwa niż kiedyś, co więcej dodawałam. Jakoś po prostu cenię sobie prywatność, też niektóre rzeczy mi tam nie wyszły, biznesowo, zresztą... Wiem, o czym mówisz. I tak jakoś, nie wiem, jakoś się przyzwyczaiłam, ale na TikToku jestem aktywna, co chwilę dodaję tam TikToki, teraz na YouTube'a też dodaję, posty to dodaję na drugie konto, więc ogólnie jestem, tylko nie robiłam jakichś większych projektów, no teraz jest walka, wcześniej były właśnie różne klauty, jakieś inne rzeczy, więc jakoś tak, nie wiem, jakoś tak wyszło. Ale trzeba przyznać też, że dalej masz. Ja ogólnie nie mam też takiego parcia, nie jestem ten, jak to się nazywa, słowo na A. Atencjuszką? Nie, na A, ambitna. Ambitna, nie jesteś ambitna? Nie, że ja chcę więcej, że ja muszę mieć więcej obserwacji, ja muszę mieć więcej lajków i jakieś nowe osiągnięcia. Okay. Ogólnie tego nie mam, bardzo bym chciała to mieć. Próbuję to zmienić i ogólnie MMA mi też trochę w tym pomogło, bo bardziej jestem na D słowo. Ja pierniczę, nie umiem po polsku. Jaka jesteś teraz? Na D? Nie zdeterminowana, tylko... Dobra, mniejsza. Okay. Ktoś może w komentarzach napisać. Sorry, no. To lecimy dalej. Powiedz mi jeszcze tylko jedną rzecz. Jesteś teraz w fejmie. Dalej będziesz chciała bić się co galę, będziesz chciała sobie odpocząć, bo mówisz, że jesteś leniwa, więc teraz bierzesz walkę i sobie odpoczywasz. Jak to będzie wyglądało? No ja nie wiem, kurde, czy... Ja ogólnie lubię walki same w sobie, lubię walczyć, lubię przede wszystkim trenować, ale no... Nie wiem, czy free fighter to jest dla mnie tak na... Kurde, teraz ja byłam na dłuższą metę, już to jest moja szósta walka, więc ja już tu długo dosyć jestem. To walka już twoja? No, ja też o tym ostatnio myślałam, to jest bardzo dużo. Nie, no, nie wiem, co będzie dalej. Nie planuję tej następnej walki, aczkolwiek ciężko jest odmówić tak dobre propozycje. Ale chciałbym jeszcze wrócić do twoich widzów, bo pod ogłoszoną waszą walką wy naprawdę wykręciłyście niesamowity wynik pod liczbą reakcji. Nawet pomimo tego, że jesteś mniej aktywna w sieci, to jednak dalej masz ten fanbase. I nawet dzisiaj, kiedy wchodziłaś tutaj na scenę, no to największa brawa zabrała Lexi. To jest... Faceci ci tam ten klaskali, tacy w moim wieku, ja w ogóle... Ale ja sama przysięgam, ja sama się zastanawiam czasami dlaczego i ja czuję się... Co oni robią ze swoim życiem, nie? Czuję się bardzo dużna tym ludziom i właśnie zaraz idę porobić zdjęcia z wszystkimi, żeby każdy miał zdjęcie. Jestem bardzo, bardzo im wdzięczna i chciałabym w jakimś stopniu im to odwdzięczyć, bo są bardzo wierni, bardzo, bardzo moi widzowie, nie? Tacy... Uważasz, że teraz free fighty właśnie, które załóżmy, jeżeli zmierzą w taką stronę, jak właśnie teraz, że walki dużych twórców, że to jest ten odpowiedni krok, że to jest ta odpowiednia ścieżka? Bo kiedyś, ja pamiętam te czasy, High Liga złote, kiedy ty się biłaś Fame 14, kiedy było sprzedawane najwięcej pay-per-view. Uważasz, że to jest dalej odpowiedni moment, żeby robić takie free fighty? Jak najbardziej. Ja u nas w Klaucie też często... blokowałam różne patologiczne walki. Wiem, że to dziwnie teraz, że ludzie będą mi zarzucać, przecież jesteś fanką tymi patologii, ale ja uważam, że out z takimi walkami. Wiadomo, raz na jakiś czas, typu na przykład tutaj właśnie na gali, fajnie jest to wyrównane, że większość walk są właśnie nazwiskami albo jakimś fajne sportowe i jest jedna tam dymogenna, bo to są freak fighty, więc coś tu na pewno trzeba dymić, tak. Ale ja bardzo podoba mi się w tą stronę, w którą teraz fajnie zmierzam. Mam nadzieję, że będę się tego trzymać i koniec z dymami i patologią. Dzięki.